Dzień dobry, panie prokuratorze. Dzień dobry, kłaniam się. Czy pozwoli pan, że pytania będę odczytywał z kartki, bowiem jest to zbiór pytań, które zadają uczestnicy portalu łowieckiego? Jestem bardziej myśliwy. Proszę bardzo, niech pan czyta z kartki, a jeżeli jakieś pytania będą się krzyżować, zahaczać o siebie, to jakoś tam z tego wybrniemy. Dziękuję. Aby się nie powtarzać. Czy pan poluje? Od 30 lat. A w jakim kole kołach pan polował? Przez cały czas tym samym. W międzyczasie pełniłem również funkcję w Polskim Związku Łowieckim. Byłem również zastępcą rzecznika dyscyplinarnego, wojewódzkiego rzecznika dyscyplinarnego, czyli to jeszcze przed zmianami administracyjnymi. Jaką drogę zawodową przeszedł pan do objęcia stanowiska w prokuraturze krajowej? Do 1996 roku zajmowałem się postępowaniem karnym. Od 18 lat zajmuję się legislacją i konstytucjonalizmem. Byłem między innymi zastępcą dyrektora Biura Spraw Konstytucyjnych w Prokuraturze Krajowej. Byłem dyrektorem Departamentu Legislacyjno-Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. No, a teraz reprezentuję prokuratora generalnego w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Czy często zdarza się panu występować w Trybunale Konstytucyjnym? No, często. Kilkanaście razy w roku. No, mówię, to jest moje zajęcie aktualne. W związku z tym... Jeśli występował pan w Trybunale Konstytucyjnym, to czy był uczestnikiem jakiejś innej sprawy związanej z sądownictwem dyscyplinarnym? No i to nie raz. Sądownictwo dyscyplinarne było wielokrotnie przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na, mówiąc delikatnie, niedoskonałość unormowań dotyczących tegoż sądownictwa. Stąd Trybunał Konstytucyjny musiał wielokrotnie korygować te uchybienia. Przeważnie w sposób taki, że wskazywał, które unormowania są niezgodne z konstytucją, w jakim zakresie. No a uzasadnienia wyroków Trybunału za każdym razem mogły posłużyć ustawodawcy do skutecznego poprawienia tych przepisów. Jakie były główne różnice uregulowań ustawy Prawo łowieckie w stosunku do znanych panu innych ustaw z wpisanymi postępowaniami dyscyplinarnymi? Ja, mówiąc szczerze, różnica była zasadnicza. Postępowania dyscyplinarne regulowane w odniesieniu do innych służb, na przykład, czy to policji, czy to straży granicznej, służby celnej, a w kwestiach związanych z oświatą, to były unormowania dosyć obszerne. One miały wady większe czy mniejsze, no ale jednak regulowały większość rzeczy, które uregulować powinny. Znaczy regulowały dobrze, nie zawsze dobrze, ale to była konieczna korekta pewna ze strony ustawodawcy. Natomiast te uregulowania dotyczące postępowania dyscyplinarnego w łowiectwie to były unormowania, mówiąc delikatnie, szczątkowe. Tam prawie nic nie było. Jakie elementy postępowań dyscyplinarnych na podstawie tych, z którymi można się było dotychczas spotkać w PZŁ, nie mogą być wprowadzone nawet ustawą? No proszę pana, ustawą to nie można wprowadzić tego, co zakazuje konstytucja. To może zacznijmy od czego innego, co tam powinno być. No, w każdym postępowaniu dyscyplinarnym powinny być elementy, które określają delikt dyscyplinarny, sankcje za dopuszczenie się tego deliktu, organy, które prowadzą postępowanie dyscyplinarne, no, podstawowe kwestie związane z procedurą takiegoż postępowania. No a jak pan pyta, czego nie może tam być, no nie może być
ograniczenia, czy w ogóle zniesienia, tym bardziej zniesienia konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich.